Cześć, dzień dobry moi drodzy. Zaczynajmy. Od razu życzę Wam doskonałego weekendu. Startujemy. Pamiętajcie, proszę, te informacje nie są to ani porady, ani rekomendacje inwestycyjne. Co dalej z rynkiem bitcoina? Czy cena może wzrastać? Czy cena może dalej spadać? Na to pytanie dzisiaj odpowiemy. Ok, zaczynamy od samego początku. Moi drodzy, po pierwsze, to co teraz widzisz, to nagranie, to wideo. Jest to aktualizacja analizy, która trwa już bardzo długo. Trwa analiza już od zeszłego roku od czerwca. Czyli jest to aktualizacja na dobrą sprawę rocznej analizy, gdzie obserwujemy cykliczność i na podstawie, na podstawie tego określaliśmy ostatnią konsolidację i lokalny wzrost. To, co dzieje się w tym momencie, jeśli chodzi o cenę Bitcoina, wygląda w następujący sposób, gdzie. Mamy po pierwsze oznaczone halvingi jako pionowe właśnie te żółte linie, gdzie przyszły halving będzie tutaj marzec, czerwiec w roku 24, to oznacza ten właśnie halving, to wydarzenie, że nowych bitcoinów będzie o połowę mniej, tak? Górnicy, czyli osoby, które, które udostępniają swoją moc obliczeniową komputerów, kart procesorów, oni otrzymują wynagrodzenie za to, że tą moc obliczeniową właśnie... Udostępniają dla systemu sieci blockchain, jeśli chodzi o bitcoina, czyli dzięki górnikom bitcoin i transakcje są w ogóle możliwe. Te osoby otrzymują wypłatę, zapłatę, nagrodę w postaci właśnie bitcoinów i od kole, co kolejny halving ta wypłata jest o połowę zmniejszana. No, halving od half, czyli od, od połowy samo przez siebie tutaj już kierunkuje o co chodzi z tym halvingiem bardzo często po tych halvingach mamy dalej wzrosty ale w tym momencie nie jesteśmy w czasie halvingu tylko jesteśmy w okolicach połowy, połowy odległości między przyszłym halvingiem a między połową odległości między poprzednim halvingiem a przyszłym halvingiem. Stąd też zobaczmy proszę, że bardzo często bywało tak, że w tej fazie rynkowej jeszcze przed halvingiem, czy to było w roku 19, czy to było w roku 15, jeszcze mieliśmy podbitkę cen jakieś lokalne wzrosty jeszcze następowały i tak samo w aktualnym cyklu, w aktualnym lokalnym wzroście, też tego na rynku się spodziewam. Tylko, że od jakiego poziomu i Dokąd są te możliwe wzrosty? Po pierwsze trzeba określić na podstawie czego dany ruch może w ogóle się zrealizować. Po pierwsze pod aktualną ceną, czyli od okolic ok. 25600 dolarów do 19500 tu jest istotna strefa prowzrostowa dla ceny bitcoina, czyli od tej strefy myślę o tym, że... Kupuję w tej strefie z racji tego, że spodziewam się dalszego ruchu w kierunku 30, 34, 38 tysięcy dolarów, czyli moją strefą zakupową jest właśnie ta strefa koloru zielonego. Teraz tak, to jest od dołu, czyli to trzyma cenę, to może spowodować ta właśnie strefa, że dalej będą trwać wzrosty. Od tej strefy te wzrosty mogą być realizowane, ale jeszcze dodatkowo warto jest zauważyć, że w całym tym trendzie, jeśli chodzi o rynek bitcoina, czyli w tym ruchu spadkowym, który od poziomu 69 tysięcy dolarów do dołka 15 tysięcy i do aktualnej ceny, jest widoczna tendencja. Tendencja jest to nic innego, jak taki powtarzalny ruch pod po prostu. Kątem, pod pewnym kątem, zobacz. Tutaj była pierwsza reakcja, naturalnie taki punkt zaczepienia dla tendencji. Następnie widzimy lokalnie, że w tym miejscu po raz drugi cena zareagowała pod tym właśnie kątem koloru białego. Po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty i tutaj po, prawie po raz piąty nastąpiła reakcja, czyli dla mnie również, nie patrząc tylko na tą strefę. To kolejnym sygnałem prowzrostowym może być właśnie to, że cena po prostu wybije tą tendencję. Czyli w takim dużym skrócie pewnego rodzaju powtarzalność, która ściąga cenę coraz niżej, której gdy cena wybije tą tendencję białego, to właśnie ta powtarzalność, która ściąga cenę coraz niżej, zostanie. Załamana, i to zwiększa szanse na dalszy wzrost. Oczywiście w dużym skrócie, tak, bo jeszcze jest warto patrzeć na to, jakie transakcje są na rynku, co robią duzi gracze, ale w tych nagraniach określam to, co jest dla mnie najbardziej istotne, żeby każdy z Was też mógł to później sprawdzić i oczywiście też. Zauważyć bez jakiegoś utrudniania. Też mam dla Was taką niespodziankę: pod tym filmem, pod tym filmem, który właśnie oglądasz, w komentarzu znajdziesz 7 atomowych nawyków. Skutecznego inwestora. W komentarzu, jeśli teraz oglądasz ten film, to dopiero te nawyki i ten opis będzie opublikowany w niedzielę, ale z racji tego, że mimo tego, że zaraz będzie, że zaraz będzie weekend, wiele osób już chce odpoczywać, to właśnie dlatego za Twoją aktywność, za to, że. Cały czas coś się uczyć, doświadczasz tego rynku, spra sprawdzasz, co, co się dzieje. to Mam taką niespodziankę. Zerknij sobie w opis pod tym filmem, bądź w komentarz, tam będą te nawyki wypisane. Warto sprawdzić, czy takie posiadasz, bo moim prywatnym zdaniem są one fundamentalne, żeby w ogóle myśleć o zyskowności i też o skuteczności na rynku. I również po weekendzie, w poniedziałek o 19 będzie live. Na tym live'ie powiem o tym, z czego korzystam, co jest dalej możliwe na rynku kryptowalut, jakie ruchy, i też opowiem o możliwości takiej jak obserwacja moich ruchów w zamkniętym gronie. Więc jeśli masz ochotę, to kliknij też w ten link końcówka live, on jest pod tym filmem. Następnie możesz się zapisać, wystarczy Twoje imię, e-mail. Zapisz mnie za darmo, i na Twojego maila przyjdzie link, w który wystarczy, że klikniesz 19 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. O godzinie 20.00 i wtedy słyszymy się na tym właśnie live. Dobrze, czyli tak, szerokie spojrzenie, czyli patrzymy z długiego terminu Bitcoina, widzimy, że cykl non-stop i cały czas się realizuje. To, co nas interesuje, to jest kierunek tych 40-45 tysięcy dolarów, ale uwaga, przed jakimkolwiek takim mocniejszym gdzieś wzrostem, pamiętaj, że są jeszcze poprzednie poziomy. Okolice 30, 32, 34, 36 tysięcy. Nie myślę o tym, czy cena wzrośnie mi tu i teraz za 5 minut do 40 tysięcy, tylko skupiam się na tym, że po pierwsze muszę mieć z tego sygnał, Pierwszym sygnałem jest ta istniejąca już strefa pro wzrostowa koloru zielonego. Po drugie, potwierdzenie, tak, czyli nie działam na zasadzie mi się wydaje, to podejmę decyzję, tylko patrzę na to, co jest na rynku, plus jeszcze czekam na potwierdzenia. To potwierdzenie dopiero jest przed nami, czyli gdy cena zamknie się powyżej tej tendencji, to potwierdzi to, że ok, od dołu jest strefa wzrostowa, ale ten ruch spadkowy zaczyna w pewnym prostym sensie tracić na swoje sile. I stąd też dalej czekamy na ruch. Dopiero takiej gdy będzie to potwierdzenie tutaj widoczne, to będę myślał o tym, że okej, okay, możemy dalej wzrastać. To też jest często takie wyzwanie dla inwestorów nowych i też nawet zaawansowanych, czy też średnio zaawansowanych, że chcą tu i teraz mieć ruch. A po pierwsze zobacz, pod nami jest jedna przewaga, czyli strefa, gdzie poprzednio było dość sporo transakcji i cena wyszła z tej strefy górą. Teraz do tej strefy wracamy, czyli jest znów szansa na ponowienie tego ruchu. Po drugie Zobacz proszę, że tu jeszcze czekamy na potwierdzenie tego ruchu, czyli nie ma jeszcze do, dokładnego potwierdzenia kolejnej przewagi, która mówi o tym, że teraz ten ruch może się rozpocząć, tak? I kolejna rzecz, zobacz, to jest interwał jednodniowy. Co to oznacza? Oznacza to, że jedna ta świeca, czy to właśnie spojrzysz na ten prostokąt koloru czerwonego czy zielonego, to ta jedna świeca trwa jeden dzień. Czyli gdy bierzemy pod uwagę ruch, który trwa, moi drodzy, na dobrą sprawę, 581 dni, ten cały ruch spadkowy, to naturalne jest to, że z takiego zakresu danych ten ruch nie będzie trwał, ten przyszły ruch, 5 dni, tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, a może i nawet tutaj patrząc do listopada, to no, zostaje nam kilkaset dni. Więc jeśli tutaj będzie to powolny ruch bitcoina, nie będę tym w ogóle zaskoczony, ale jak wiemy, codziennie można z rynków korzystać. I też o takich możliwościach, a propos innych rynków, załóżmy par walutowych, surowców, będziemy mówić na poniedziałkowym live, stąd też. Patrzcie, moi drodzy, jaka jest strefa cenowa, na podstawie czego określamy możliwy ruch, plus też jaki jest interwał, bo czasem jest tak, że niektóre osoby patrzą na analizę, myślą: OK, no to jutro będzie ruch. Chwileczkę, my, jako użytkownicy rynku, uczestnicy rynku, nie definiujemy prędkości ruchu, tylko to definiuje prędkość możliwego ruchu w przyszłości. To, jak szybko ta realizacja będzie bądź nierealizacja, czyli załóżmy strata, to właśnie zdefiniowane przez. Interwał. Gdy bierzemy dużą ilość danych do analizy, to też ten ruch będzie trwał po pierwsze dłużej, ale też może mieć większe zasięgi. Ok, pamiętajcie, proszę o linkach w opisie, bo też tutaj startujemy z bardzo ciekawą rzeczą coś, czego jeszcze wcześniej nie było w takiej formie. Zobaczcie, proszę również, że Bitcoin robił te poprzednie ruchy, jeśli chodzi o wzrosty w danych w, w tych samych sekwencjach, czyli mieliśmy tutaj halving, trend wzrostowy, kolejny halving, trend wzrostowy, kolejny halving, trend wzrostowy, mocny ruch spadkowy o 86, 85%, o 77%, czyli takie spadki, które nastąpiły, nie są niczym nowym. Ale to, że nie jest to nic nowego, możemy uzyskać taką informację, gdy patrzymy szeroko na rynek. A bardzo często media, które również uważam, że potrafią psuć taki obraz o rynkach, patrzą tylko tu i teraz. Typu było prawie 70 tysięcy, jest 25, czyli to jest lipna inwestycja, lipny pomysł, zły pomysł, aby w ogóle myśleć o kryptowalutach. A poprzednio to się działo wielokrotnie, czyli takie szerokie spojrzenie też tworzy z nas taką, hmm, nazwijmy to, Strategię w nas taką antykruchą o rynkach, bo zaczynamy rozumieć, aha, to jest zwykłe cykliczne zachowanie. Nawet zobacz, odległości się zgadzają między drugim a trzecim halvingiem. Tutaj ta pionowa biała linia jest to połowa odległości między tymi halvingami. Po przebyciu przez cenę połowy tej odległości były spadki. W tym roku co? Też były spadki w tym samym miejscu. Następnie, zobacz proszę, mamy aktualnie tutaj ruch taki, że spodziewam się wzrostu i spójrz proszę, że to co mieliśmy tutaj w roku w roku w roku 18-19 to w tej właśnie czwartej części to mieliśmy lokalnie jeszcze wzrost aktualnie jeszcze jesteśmy w połowie tej czwartej części, czy jest szansa na te wzrosty. Co było w roku 15. Również w czwartej części tego całego ruchu, gdy sprawdzimy, jak to wyglądało, też był ten wzrost. Aktualny ruch nie jest przypadkiem. Oczywiście sytuacja medialna potrafi wskazywać, że to może być przypadek, bo jest taka duża ilość newsów, że czasem można się w tym pogubić, ale właśnie o to chodzi, że media tworzą pewnego rodzaju mgłę. I przez tą mgłę wiele osób się boi, bo nie wie co dalej. Ludzie oglądają newsy, czytają newsy, słyszą o spadkach, o wzrostach. BlackRock, chyba każdy wie, co to jest BlackRock, jeśli nie, zachęcam Cię do wygoglowania, wtedy zrozumiesz też o jak istotnym, w pewnym sensie, jak istotnym miejscu mówimy. BlackRock mówiło źle o kryptowalutach rok czy dwa lata temu, a w tym roku zmieniają zdanie nagle, tak? Czy tak samo aktualne regulacje związane. Z SEKiem, wiele osób się boi, co będzie dalej z Binance'em. To nie jest pierwsza giełda. Która jest w pewien sposób, no, nazwijmy to ogólnie, atakowana. To są rzeczy powtarzalne, one już były i też warto jest spojrzeć na to, że media budują taki obraz, żeby pozbywać się kryptowalut właśnie wtedy, gdy duży kapitał w rynek wchodzi. Bo pamiętaj o tym, że duży kapitał, największe grupy kapitałowe będą chciały, żebyś ty sprzedawał, gdy oni chcą kupić. Ale gdy oni będą chcieli sprzedawać, to zobaczysz wszędzie. Piękne, zielone nagłówki. Informacja o tym, że czas na kolejną hostę, albo że 40 tysięcy to za mało. Czas na 600 tysięcy dolarów za bitcoina. I wtedy, gdy będą już jakieś lokalne szczyty, zobaczysz powroty ceny. Też jest taka strona, którą opisałem w tych. Mm, w tych atomowych nawykach, jeśli chodzi o, skutecz, o skuteczne inwestowanie, możecie tą stronę sobie z, z, sprawdzić w komentarzu, w tych właśnie nawykach, gdzie jest to wszystko pisane. To jest strona 99 Bitcoins, tam jest link podany, jak ktoś pod tym filmem, gdzie możecie zobaczyć, ile razy, ile, ile kroć mówiono o bitcoinie negatywnie. I to nie jest tak, że pan X, który ma pięciu subskrybentów, o tym mówił, tylko takie giganty jak Forbes, CNBC. I tak dalej, i tak dalej. A nagle, mimo negatywnych informacji, cena potrafiła wzrastać. To jest właśnie ta narracja, o której mówię, że ten strach będzie zawsze siany na rynku. Jak chcecie sobie obejrzeć ten wykres, który właśnie tutaj widzicie u mnie na ekranie, to też do niego jest link pod tym filmem. To jest wykres, który możecie sobie obejrzeć. Tak samo zresztą jak z tym Bitcoin Deep Search, gdzie polowaliśmy tutaj na ten dołek i mega bardzo mnie cieszy to, że. Moi drodzy, część z Was mogła się uchronić przed ucieczką tutaj przy 15-16 tysięcy dolarów. Tu miało być dołki, które dołki są. Aktualnie idziemy dalej z tym cyklem, mniej bądź bardziej, on się sprawdza, ale kierunek się tutaj zgadza. Stąd też myślę, że najbliższe ruchy na rynku też będziemy w stanie określać. Rzeczywiście nie tylko patrząc na cykle, również na przewagi, ale w tym momencie cykle dają się we znaki idą dalej, stąd też z nich również korzystamy. Dobra, nie ma co przedłużać. Doskonałego weekendu Tobie życzę. Mam nadzieję, że relaksujesz się, odpoczywasz, gdy oczywiście masz taką możliwość. Dzięki, że oglądacie. Cieszę się, że jesteście na bieżąco. Też spójrzcie proszę w linki pod tym filmem. Pierwszy link jest to zapis na najbliższego live'a w poniedziałek. Będzie mocno, będzie konkretnie o 20. Druga rzecz, też są to nawyki, ich w sumie 7, pod tym filmem w opisie taka niespodzianka dla Ciebie. Dobrej lektury, dobrego weekendu. Pozdrawiam. Cześć.